Cześć wszystkim. Oh God. Cześć wszystkim. Witajcie na kanale Czekamy na dwie kreski. Była chwila, długa chwila minęła, od kiedy siadłam ostatni raz i nagrałam wideo. Na moim angielskim kanale będzie wideo, będzie filmik o podobnej tematyce, tylko bardziej może skupiający się na moim zdrowiu psychicznym i na mojej żałobie, długotrwałej bardzo żałobie. Więc jeżeli mówicie po angielsku, że chcecie obejrzeć, to zapraszam tam. Część tego, co pokryję na tym kanale, może się powtórzy, a część będzie trochę inna, bo jak wiecie, kanał Czekamy na dwie kreski, więc tu bardziej o czekaniu na dwie kreski, bezowocnym jak na razie. Zniknęłam ostatnio z Instagrama, może nie całkowicie, bo raz na jakiś czas wrzucałam posty, ale z tego co zauważyłyście, moje posty były raczej dołujące, raczej depresyjne, raczej o tym, jak ciężko jest mi z tym, że nie jestem mamą, że tych kresek nadal nie ma. Nagrałam właśnie film po angielsku i mi jest strasznie trudno nagrywać ostatnio, mówić ostatnio w ogóle po polsku, bo tak już mam. więc stwierdziłam, że po tym jak dostałam komentarze od niektórych z was, wiadomości od wielu z was, właśnie po moich ostatnich postach dostałam kilka wiadomości, że w sumie przez to, że zniknęłam, moich Insta Story, czyli moich, jak ja to nazywam, ogłoszeń parafialnych ostatnio nie było. Na Instastory kilka osób zauważyło, że coś jest jednak nie tak. Więc stwierdziłam, że zamiast robić jedno mega długie Instastory, bo wiecie jak mnie wkurza, kiedy chcę dużo powiedzieć, a Instagram ucina moją historię w połowie słowa i nie znoszę tego naprawdę. Więc stwierdziłam, że raz na jakiś czas, tak jak wiecie, siadam do kamery i nagrywam wideo na tym kanale. Więc tak, zniknęłam na jakiś czas. Zniknęłam, bo nie było ok. Co nie było ok, wszystko nie było ok. Jak wiecie, jesteśmy dzień 100, bodajże 5 cyklu w tym momencie. Gdzieś 20 dni temu mieliśmy fałszywy alarm, kiedy to myślałam, że zaczyna się mój cykl, a tak naprawdę to było jakieś dziwne po prostu plamienie. Poszłam na USG. Okazało się, że to nie jest to okres w ogóle i że na lewym jajniku mam 20 mm. No ja... cystę, torbiel... Po angielsku to cyst, po polsku to słowo to chyba torbiel, więc torbiel. 20 mm, podobno nie ma się czym martwić, szanse są mega na to, że ona się wchłonie. Kiedy byłam na ostatnim USG, powiedzieli mi, że wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że to nie był okres, że to był fałszywy alarm, więc, więc powiedziano mi iść do domu i więc jeżeli twój okres nam się rozkręci, to przyjdź w przyszłym tygodniu, jeśli nie, to po prostu czekasz na następny. Ja wiem, że zaraz mi powiedzą niektórzy, że są opcje, że są tabletki, że jest Provera, są zastrzyki, które mogą wywołać okres. Ja stwierdziłam, że Provera ostatni raz ją brałam, to tak naprawdę niewiele zrobiła. Kiedy zaczęłam brać Proverę, to już, że tak powiem, miałam... Ja 2 tygodnie przed okresem zaczynam się czuć, że on nadchodzi. I tak się czułam 2 tygodnie prawie przed tym, jak wzięłam tą Proverę i ten okres przyszedł 2 tygodnie później. Więc nie sądzę, żeby ta Provera miała jakikolwiek na to wpływ. Moje ciało było już po prostu gotowe, żeby zacząć kolejny cykl. Poza tym od lipca zeszłego roku non-stop byłam praktycznie na lekarstwach. Albo to były tabletki, albo to były zastrzyki, albo to były czopki. I moje ciało po prostu było non-stop pompowane lekami. Odbiło się to na tym, jak się czułam, odbiło się na moim wyglądzie, odbiło się na tym, że mega, mega, mega przytyłam. 2 lata zajęło mi dojście do wagi, którą miałam właśnie w połowie zeszłego roku, a jakieś pół roku niecałe zajęło mi
przytycie z powrotem wszystkich tych kilogramów. I ja wiem, że niektórzy powiedzą, że to nie jest, od leków się nie tyje, od leków się tyje, tak, niestety od leków się tyje. I wiem, że niecałe to moje przytycie jest od leków, wiem, że część jest z tego, że przestałam może się zdrowo odżywiać, aż tak jak kiedyś, przestałam ćwiczyć tak bardzo jak kiedyś, ale właśnie przez skutki uboczne tych leków, przez to, że czułam się fatalnie, nie miałam na nic siły i miałam po prostu doła non-stop, to nie miałam też ochoty na gotowanie, sprzątanie, pranie, ćwiczenie, na nic po prostu. Więc część, tak, część tej wagi jest moja, część tej wagi jest przez leki. I ja wiem, że jak się tyję i to, może nie każdy, ale jak ja tyję, to moje cykle też się robią dłuższe. Więc to wszystko jest jakoś tam połączone. Ale stwierdziłam, że kiedy zaczął się ten cykl, jak byłam w Polsce i dowiedziałam się, że no musimy sobie ten cykl odpuścić, bo wrócę za późno, żeby zacząć się starać, zacząć, może za późno po prostu, żeby zacząć brać zastrzyki, to obiecałam sobie, że ten cykl będzie naturalny, że nie zrobię nic, dopóki się ten cykl sam nie skończy, że jeżeli ten cykl będzie trwał miesiąc, dwa, to będzie to mój naturalny cykl i zaczniemy się starać znowu, kiedy zacznie się kolejny cykl. I nieważne, że ten cykl ma już ponad 100 dni. Zacznę się starać znowu o dziecko, kiedy ten cykl się skończy. Może on się skończyć za tydzień, może się skończyć za trzy. Znając życie, to ja już, będąc moją zwyczajną, negatywną sobą, to wiem, że on się zacznie zaraz przed tym albo zaraz w trakcie, kiedy będę w Polsce. Do Polski lecę 8 maja, lecę sama, mój mąż czeka na nowy paszport, nigeryjska ambasada po prostu działa w tempie żółwim, stuletniego żółwia, który ledwo człapie, więc mimo czeka na nowy paszport, więc nie może ze mną polecieć, znowu. Ostatnia święta nie poleciał, bo nie mógł dostać urlopu, a teraz nie może polecieć, bo nie ma nowego paszportu. Więc wtedy ze mną nie poleciał i, że tak powiem, starania się nie odbyły. I mam takie dziwne wrażenie, że mój nowy cykl się zacznie, jak będę albo w Polsce, albo zaraz przed tym, jak polecę do Polski, więc owulacja będzie wtedy, kiedy będę w domu, bez niego. A nie mam tego w sobie, żeby skoczyć w bok i sprawić mu niespodziankę i powiedzieć, że jego... A to taki żart oczywiście, bo w Polsce mężczyznę o tak ciemnym kolorze skóry znaleźć nie jest łatwo. Oczywiście jest to żart, zanim internetowe wariatki powiedzą, że mówię to o zdradzie swojego męża, żeby zajść w ciążę. Szanse na to, żebym zaszła w ciążę nawet przy zdradzeniu mojego męża są niewielkie, ponieważ to nie on ma problemy z płodnością, tylko ja. Więc przez to właśnie, że ten cykl jest taki długi, przez to, że nic się nie dzieje na froncie staraniowym, padłam w dołek, w depresję. Ja wiem, że słowo depresja jest nadużywane i ludzie mówią, każdy teraz to ma dołka, ma depresję. Ja mam depresję, zdecydowałam się jakiś czas temu, że nie chcę brać tabletek, że będę próbować sobie radzić bez nich. Czy to była dobra decyzja? Ostatnie kilka tygodni zastanawiałam się i myślę poważnie, że może jednak nie, ale jak już stwierdziłam, naprawdę nie chcę ładować więcej leków w mój organizm. Więc ostatnie kilka tygodni było ciężkie, bo był właśnie ten dołek przez to, że nadal nie jestem w ciąży. Był dołek przez to, że mega przytyłam i nie mogę na siebie patrzeć w lustrze. Był dołek przez to, że przestało chcieć mi się wszystkiego, przestało chcieć mi się być. Wracałam z pracy, przebierałam się w domowe ciuchy, kładłam się do łóżka i z tego łóżka się nie ruszałam, chyba że do łazienki bądź do lodówki. W weekend leżałam cały weekend w łóżku. Przez ostatnie dwa weekendy nie wyszłam z domu. Mój kontakt ze światem to było okno, które było otwarte. Mieszkanie było w mega bałaganie, bo tak jak kiedyś już mówiłam, chcesz wiedzieć, jaki człowiek ma stan umysłu, spójrz na stan jego mieszkania. Moje mieszkanie było okropnym bałaganiem. Mój biedny mąż starał się sprzątać po 3 dniach. Wszystko było tak samo rozpiżdżone jak wcześniej. Niektórzy mogą powiedzieć, jesteś niepłodna od lat, więc czemu akurat teraz tak to mocno cię dotknęło? I tu właśnie... Domka tak zwana, jest rozpiżdżona.
I tu właśnie dochodzimy do głównego tematu, dlaczego mnie nie było i po 10 minutach, brawo Kinga, dlaczego mnie nie było i dlaczego byłam cicho. Za kilka dni, 20 kwietnia, jest 4. rocznica śmierci mojego taty. Mój tata był najbliższą osobą mi na świecie, najukochańszą osobą, jedyną osobą, bez której życia sobie nie wyobrażałam. To już 4 lata bez niego i ja wiem, że powinno być łatwiej, ale nie jest łatwiej. Z roku na rok jest mi trudniej, bo brakuje mi go bardziej. Brakuje mi jego rad, brakuje mi jego mądrych słów, brakuje mi jego powiedzeń, które sprawiały zawsze, że było mi lepiej. I jest mi ciężko cały rok bez niego. To nie to, że dotyka mnie to w okolicach rocznicy jego śmierci, ale kilka tygodni przed rocznicą jego śmierci, że tak powiem, przypomina mi o najcięższych dwóch, w sumie 3 miesiącach mojego życia. Tata żył z diagnozą około roku, ale ostatnie kilka miesięcy było ciężkie, bo miał jeden zabieg, potem drugi zabieg, potem miał operację usunięcia pęcherza, a potem była szansa na chemię, a potem przyszedł do domu i 3 dni później go już nie było. Nagram kiedyś o tym wideo, tak już mówiłam na tym angielskim kanale, jeśli ktoś oglądał, to podobno nagranie tego, powiedzenie tego głośno, bądź zapisanie tego, jak się czuję, pomaga poradzić sobie z pewnymi emocjami. I ja mam pewne emocje, z którymi sobie jeszcze nie poradziłam, więc myślę, że nagrywając wideo sobie troszeczkę z nimi bardziej poradzę. Może to, co nagram, pomoże też komuś innemu poradzić sobie z emocjami. Więc ostatnie kilka tygodni było ciężkie, bo to nie jest tylko rocznica śmierci mojego taty, która się zbliża. To jest przypomnienie o tych 2 miesiącach, kiedy ja żyłam na walizkach, kiedy latałam tylko z Polski do Anglii na kilka dni, żeby popracować kilka dni, żeby zarobić jakiekolwiek pieniądze i z powrotem leceniu do Polski, żeby być blisko mojego taty. O tym właśnie życiu tylko z walizką. Ja pamiętam, ja przylatywałam z Polski, robiłam pranie, przypakowywałam torby, bo nie wiedziałam, czy za 2, 3 czy 5 dni będę musiała lecieć z powrotem. Ja mogłam przylatywać tutaj, z myślą, że będę tu 2 tygodnie i polecę do Polski, a po czym po 3 dniach byłam z powrotem w samolocie. To był okropny czas i naprawdę to nie jest jeszcze wideo, które tak powiem, w którym chcę o tym wszystkim dokładnie opowiadać. Ale to właśnie był taki główny powód, dla którego ostatnio zniknęłam. Właśnie dołek przez to, że te starania nie wychodzą, nieakceptacja tego, jak wyglądam i jak się czuję. I główny powód właśnie to, że zbliża się rocznica śmierci taty. Nie powiem, że znalazłam złoty środek i teraz wszystko jest ok, bo nie jest. No ale powiedziałam sobie w końcu, że pora żyć, pora być sobą, pora się starać, wyjść do ludzi. Nawet jeśli to nie jest w dosłownym tego słowa znaczeniu wyjść na ulicę, wyjść do ludzi, ale właśnie wyjść do ludzi, z którymi niektórymi z was nawiązałam niesamowity kontakt przez internet. Wasze wiadomości, wasze komentarze są po prostu niesamowite, mega ciepłe, wspierające. Kilka z was w ostatnich tygodniach zaszło w ciążę, więc po prostu, tak jak napisałam w jednym z moich postów, ja się mega cieszę, naprawdę świętuję razem z wami. Dla tych z was, które zobaczyły jedną kreskę, a nie dwie, wiem, jak się czujecie, jestem z wami. Naprawdę jestem tutaj i dziękuję wam za wsparcie, za wasze wiadomości. To naprawdę wiele, wiele dla mnie znaczy. Bez was byłoby mi dużo trudniej. Odkrycie właśnie tej polskiej społeczności, matek dzieci, które umarły w ciąży, matek dzieci, które umarły po porodzie, kobiet, które nigdy nie zaszły w ciążę, kobiet, które mają dzieci i znowu się starają, kobiet, które mają dzieci, ale przechodziły przez drogę z niepłodnością i rozumieją, przez co przeszłam. Mega mi pomogłyście. Śmieszy mnie czasem, kiedy, może nie śmieszy, haha, ale kiedy piszecie wy do mnie, że moje wiadomości czy moje posty wam pomogły, bo ja nie sądziłam nigdy, że komukolwiek pomogą. Także dziękuję. Dziękuję tym z was, które pytały, czy wszystko jest ok. Dziękuję tym z was, które wysyłały po prostu, nie wiem, buźkę, wiadomość, przytulam, bądź serduszko, żeby, nie wiem, sprawdzić, czy żyję chyba. Żyję. Postaram się być w social mediach może trochę więcej.
Ostatnią rzecz, którą chcę gdzieś tam tutaj zaadresować, bo ja nie potrafię zrobić filmu, który ma mniej niż 20 minut, więc why, why? Więc po prostu dobijmy do 20. Jakiś czas temu i nie będę tu wrzucać, że tak powiem, zdjęć, screenshotów czy tam ników, bo kilka z tych osób mają, że tak powiem, już napięku z kilkoma osobami innymi, czy z kilkusetkoma, czy z kilkudziesięcioma osobami właśnie w tej naszej społeczności niepłodności. Zresztą, a już chyba kiedyś o tym mówiłam, ale troszeczkę stwierdziłam, że jak już się nagrywam, to też o tym powiem. Czasem dostaję właśnie wiadomości od tych ludzi, którzy nie do końca lubią mój styl mówienia o niepłodności, mój styl starania się o dziecko, że ja tak naprawdę się nie staram, bo nie jestem na jakiejś diecie płodności, że nie biorę tych leków, nie biorę tych suplementów, że tak naprawdę gadam nie wiem o czym, że póki nie wrócę do Polski i nie znajdę sobie dobrego lekarza w Polsce, to nie zajdę w ciążę. Że moje filmiki są beznadziejne, że moje instastory są beznadziejne, że moje posty są beznadziejne. Śmieszy mnie to, że niektóre z tych osób nie miały natchnienia, czy odwagi, przepraszam, wrzucić komentarza pod moim postem, ale potrafiły wysłać mi wiadomość na Instagramie. Myślę, że cieszę się z tego, że przez ostatnie kilka tygodni nie byłam sobą i zamiast odpisywać bądź robić screenshoty i wrzucać wasze wspaniałe zdjęcia i wiadomości na Instastory, to po prostu je usuwałam i blokowałam. Tak, jestem fatalnym youtuberem, tak, jestem gruba, tak, jestem brzydka, tak, nigdy nie zajdę w ciążę. Cokolwiek. Wiem, że kiedy nagrywam takie filmiki i kiedy mówię o was i kiedy mówię o tym, że nic mnie to nie interesuje, to was to trafia. Więc stwierdziłam, że po tym jak podziękowałam wszystkim wspaniałym kobietom, które mnie wspierały i wspierają, podziękuję też wspaniałym hejterkom, które stwierdziły, że życzą mi, żebym nigdy nie została matką. Dziękuję. Dziękuję za wasze życzenia. Naprawdę są niesamowite. Nie powiem, że życzę wam tego samego, bo to by było chamskie. Ale życzę wam, żebyście odnalazły mózgi. I kończąc tutaj na moim sarkastycznym, negatywnym nastawieniu do co niektórych, dziękuję tym, które są tutaj i są fajne, i miłe, i mnie wspierają. Całej reszcie... Tak, wróciłam. Teraz już wiecie, że na pewno wróciłam.